Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry. Oczywiście jak zwykle bardzo serdecznie pozdrawiam. To dzień dobry dla tych, którzy program oglądają w dzień, dla tych, którzy oglądają wieczorem, bądź też później. Dobry wieczór. To wszystko jest bardzo ważne, proszę Państwa, żeby zauważyć każdą porę, nie tylko roku, ale każdą porę dnia. To jest tak ważne, że jeżeli to zauważamy, to wtedy zachwycamy się właśnie tym, co daje nam Pan. Zachwycamy się czasem, zachwycamy się w tym, co w tym czasie się dzieje, zachwycamy się tym, co my w tym czasie robimy. Dlatego taka krótka refleksja, taka krótka zadumka na początku tego właśnie programu na pewno nam się przyda. Kochani, jest 22 września, zatem miesiąc wrzesień, ten, który rozpoczęliśmy już dosyć dawno, dobiega końca, pierwszy miesiąc nauki w szkole. Oznacza to, że już za tydzień rozpoczniemy kolejny miesiąc, miesiąc październik, miesiąc takiej pełnej jesieni, oczywiście miesiąc też różańca, o czym w następną niedzielę. W każdym razie powoli przygotowujmy się do właśnie tego wydarzenia, którym na imię nabożeństwa różańcowe, czy jak to woli, nabożeństwa październikowe. Dzisiaj przeżywamy, proszę Państwa, pierwszy dzień jesieni, zakończyło się lato, myślę, że było to cudowne lato, myślę, że była to wspaniała pora roku i rozpoczynamy jesień. Mam nadzieję, że będzie to polska złota jesień, złota polska jesień. Mam nadzieję, że też troszeczkę będzie deszczu, bo jest bardzo sucho, jest bardzo w ten sposób niebezpiecznie, tylko w lasach, ale wszędzie po prostu widzimy, słyszymy, wysychają rzeki, prawda? To jest pewnego rodzaju, mówiąc tak między nami, dramat, bo jak brakuje wody, to brakuje życia. Dlatego też módlmy się, kochani, o pokój. Owszem, przepraszam, módlmy się o pokój też, ale módlmy się o ten deszcz, żeby właśnie to niebo nie skąpiło nam tej właśnie kropli, tej kropli, która jest tak bardzo potrzebna do życia i naszego życia, i życia przyrody, i w ogóle życia całego świata. Kochani, jest dzisiaj, jak powiedziałem, pierwszy dzień jesieni, ale jest także to dzień środków społecznego przekazu. Katolicki taki właśnie dzień, dlatego też wszystkim mediom na czele z naszą kochaną Suwalską Telewizją składam najlepsze życzenia i żebyśmy, kochani, zawsze byli otwarci na media, żebyśmy do tych mediów chętnie zaglądali, bo one ubogacają nasze życie. One mówią nam, co się dzieje we współczesnym świecie, mówię bardzo szybko, nieraz nawet nie zdążymy odbierać tego wszystkiego, prawda? Tak to się dzieje, że tak powiem, prawie że błyskawicznie. W każdym razie niech dziennikarze, reporterzy i ci, którzy pracują w mediach, zawsze będą tymi, którzy niechaj przekazuje i szybko, i dobrze, i odpowiedzialnie, i też w sposób taki bardzo, że tak powiem, dobry, żebyśmy przyjmowali to z radością i z nadzieją, że to będzie ubogacało nasze życie. Kochani, no właśnie, jeżeli chodzi o miesiąc październik, który rozpocznijmy, to będzie właśnie ten miesiąc, który, jak powiedziałem, będzie miesiącem różańca. W każdym razie będzie to okazja takiej refleksji, do zadumy o przemijaniu tego świata, postaci tego świata. To jest bardzo trudna refleksja, bo wtedy, kiedy świeci słońce, przynajmniej w tym czasie, kiedy nagrywany jest ten program, trudno myśleć właśnie o przemijaniu. My cieszymy się właśnie to zielenio, wciąż jeszcze cudowne zielenio, cieszymy się wspaniałym słońcem, cieszymy się życiem, ale też właśnie ta radość musi być taką radością odpowiedzialną, radością dojrzałą, jak przystało na człowieka, człowieka dobrej woli, człowieka wierzącego. Kochani, dzisiejsza niedziela to jest oczywiście 25 niedziela zwykła i gdy będziemy, bo jeszcze gdybyliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Marka. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jezus i jego uczniowie przymierzali Galileję, on jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział, pouczał bowiem swoich uczniów i mówił: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go zapytać. Tak przyszedł do Kafarnaum, gdy był w domu, zapytał ich, o czym tu rozmawialiście w drodze. Lecz oni milczeli w drodze, bowiem posprzeczali się między sobą, oto kto z nich jest największy. On przywołał swoich 12 i rzekł do nich: jeżeli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi, objąwszy je ramionami, rzekł do nich: kto jedno z tych dzieci przyjmuje w moje imię, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Kochani, Ewangelia bardzo ma nośne i bardzo aktualne takie przekazanie, a mianowicie ona mówi nam o pokorze. Zobaczmy, jako ludzie,
bedzie tego świata, jako badacze tego świata, jesteśmy pełni pychy, pełni takiej zarozumiałości. My uważamy, że my jesteśmy najmądrzejsi, że my jesteśmy najlepsi, że my wszystko wiemy, że jeżeli wiemy, to wiemy dobrze, a oni tam to wiedzą, ale to ich ta wiedza do niczego się nie nadaje. Pycha to jest grzech główny. Zobaczmy, jeżeli chodzi o pychę, ona zgubiła pierwszych rodziców, prawda? Gdyby nie pycha, to być może byśmy byli zupełnie w innej rzeczywistości, no ale nie ma co żałować tego, prawda, na tym się rozwodzić, no stało się, bo stało się. W każdym razie pycha to jest ta właśnie zarozumiałość. I dzisiaj właśnie słyszeliśmy Chrystusa, który zwraca się do apostołów i mówi, a w zasadzie pyta ich, o czym to żeście rozmawiali w drodze. Wiedział Chrystus oczywiście jako Syn Boży, jako Bóg, ale chciał, żeby to oni powiedzieli, żeby oni stanęli w prawdzie, żeby do tego się przyznali. No i oni wtedy co? Zaczęli milczeć, nabrali, jak to się mówi, wody w usta, bo wstydzili się przyznać do Chrystusa, że kłócili się. No kłócili się o co? Że kłócili się o to, kto jest z nich największy. A więc myśleli, że Chrystus będzie jakimś tam wielkim cesarzem, wielkim królem i gdy właśnie przyjdzie taki czas, to oni w tym właśnie królestwie będą mieli jakieś tam swoje bardzo ważne zadania, może stać ministrami, dyrektorami, może prezesami, może jakimś tam jeszcze innymi bardzo ważnymi urzędnikami. No i właśnie Chrystus ich za to obstawia, mówi wyraźnie do nich, że kto chce być z was wielkim, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Właśnie, kochani, zastanówmy się dzisiaj właśnie nad tym, czy my mamy w sobie taką pychę. Jeżeli tak, to róbmy wszystko, żebyśmy z tej pychy wyrośli, żebyśmy tę pychę z siebie wykorzenili, żebyśmy w to miejsce wprowadzili pokorę i żebyśmy znali swoje miejsce w szeregu. To jest bardzo ważne, proszę Państwa, żeby nie dać się właśnie wpaść, nie pozwolić wpaść w taką zarozumiałość, w taką właśnie wyższość, że ja jestem największy, tak jak to właśnie czynili apostołowie. Kochani, no właśnie, pycha, zarozumiałość niszczy człowieka, i ona też jest powodem tego, że często prowadzi do wojny, że często niszczy pokój. Wtedy właśnie w to miejsce jest wprowadzane to, co nazywa się nienawiścią, co nazywa się walką. Często walką taką bardzo niebezpieczną, bardzo agresywną i bardzo złośliwą. Kochani, też warto zauważyć, że już za tydzień rozpoczniemy rok akademicki. Dlatego kłaniam się studentkom, wszystkim, którzy na początku, właśnie już wkrótce nowego miesiąca, października, wejdą w nowy etap pracy. Wszystkiego najlepszego, drodzy studenci i drogie studentki. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Zostańcie z Bogiem.